Kongres Nauka dla Społeczeństwa to także okazja, aby wyróżnić tych wyróżniających się na tle najlepszych, bo najlepsi są w jednym miejscu, w jednym czasie, w Politechnice Warszawskiej, naukowców z pierwszych stron publikacji, tutaj co niemiara, ale jest także okazja dojrzeć tych, którzy otrzymali dzisiaj medale z rąk ministra edukacji i nauki, pana profesora Przemysława Czarnka, w uznaniu za dorobek i za te ostatnie osiągnięcia. Razem z nami nagrodzony złotym medalem pan profesor Wiesław Ostachowicz. Członek PAN, witamy serdecznie. Dziękuję. Pan profesor Marcin Lackowski, Instytut Maszyn Przepływowych, także PAN, witam serdecznie. I również z nagrodą, o której za chwilę powiemy więcej. Panowie, w jednym miejscu, w jednym czasie dzisiaj różne dyscypliny naukowe. Wszyscy się chwalą osiągnięciami, ale z drugiej strony dla nas dziennikarzy to jest taki wiatr w żagle, że cała polska nauka jest w świetnej kondycji, dość fałszywej skromności. Warto o tym głośno powiedzieć. Za mało się chwalimy, panie rektorze, panie profesorze, od pana zacznę. Wydaje mi się, że pozycja polskiej nauki jest znacząca, o czym świadczą chociażby prezentacje na tym kongresie. Ja też tutaj z niemałą satysfakcją odebrałem statuetkę za osiągnięcia naukowe Instytutu, którego mam przyjemność być dyrektorem. Instytut po raz pierwszy w swojej historii otrzymał kategorię A+, najwyższą, także są to ogromne podziękowania, przede wszystkim dla pracowników Instytutu. To duży instytut, 200 osób, jeden z największych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Także z ogromną satysfakcją w ich imieniu miałem okazję przyjąć dzisiaj tą statuetkę. To z ekranu te gratulacje przekazujemy dla wszystkich pracowników, którzy nas obserwują. Złoty medal w doborowym towarzystwie, bo dziś mieliśmy okazję zobaczyć naukowców różnych dziedzin, którzy z podobnym do pana dzisiaj uśmiechem satysfakcji odbierali złoty medal. Dziękuję bardzo, jestem uhonorowany tym medalem, ale przede wszystkim jest to wyróżnienie dla... Odbieram to jako wyróżnienie mojej ponad 50-letniej pracy w nauce i dla zespołów, które prowadziłem w Instytucie, również w uczelni, w której kiedyś pracowałem. No cóż można powiedzieć w dniu dzisiejszym o polskiej nauce. Rzeczywiście jest w wielu miejscach bardzo dobra i co ja bym wyróżniał, a mianowicie nie tylko publikacje, ale to, co uprawiamy, to, co jest widoczne w naszym Instytucie, że mamy również badania wdrożeniowe, badania nawet edukacyjne, to znaczy Instytut w ostatnim okresie ma bardzo wielu ludzi, którzy wykonują doktoraty. Właściwie mamy kandydatów do stopnia doktora od Indonezji do Meksyku, prawda? I z Azji, i z Afryki. Działanie transgraniczne. Tak, oczywiście, i z Europy. No to są te atuty. No i przede wszystkim współpraca dla społeczeństwa w Polsce, o czym świadczą liczne granty Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale również liczne granty realizowane poza naszym krajem. No, mam tu na myśli przede wszystkim Unię Europejską, programy FP6, FP7, Horyzont 2020, jak też granty na przykład NATO, czy nawet Armii Amerykańskiej, które były realizowane w naszym Instytucie w różnym okresie czasu i to nam daje taką legitymację, przepustkę. No, przede wszystkim jesteśmy zauważani w świecie i to jest liczne. Więc nie tylko publikacje, ale również ta działalność dla społeczeństwa. Co jest także świetną recenzją, prawda? Zauważenie na arenie międzynarodowej w takiej formie pokazuje najlepszą recenzję dla naukowców, że to się może przydać i to się może udać. Patrząc na samą nazwę, Instytut Maszyn Przepływowych, podejrzewam, że część internautów pierwszy raz słyszy tę nazwę. Nie chciałbym wyjść na ignoranta, ale gdyby pan profesor zechciał przybliżyć, jaka kariera czeka osoby, które wybiorą taką ścieżkę edukacyjną? Ja może trochę powiem o historii, bo ta nazwa ma bardzo silny rys historyczny. Instytut w momencie swojego powołania miał taką definicję turbiny parowej, turbiny energetycznej. On powstał razem z zakładami mechanicznymi Zamech, które powstały w Elblągu. Była to jedyna polska fabryka turbin parowych i stanowił na początku swojego istnienia pewne niemalże zaplecze naukowo-badawcze dla tej fabryki. Natomiast poprzez lata ewoluował. Obecnie zakres tematyczny uprawiany w Instytucie jest dużo szerszy.
Dotyczy on inżynierii mechanicznej, są tam elementy diagnostyki konstrukcji. Rozumiem, że to także chodzi o rozwój technologii, które my używamy każdego dnia. Dokładnie. To także od was naukowców wymaga adaptacji do tego. Dokładnie. Bardzo silne u nas są związki z przemysłem lotniczym, z przemysłem również zbrojeniowym ostatnio. Mamy również związki z przemysłem energetycznym, co stanowi pewną historię i też taką twarz Instytutu. Natomiast ta inżynieria mechaniczna, budowa i eksploatacja maszyn zawsze stanowił taką nić przewodnią Instytutu, dużego Instytutu Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, dzisiaj patrząc na ten medal, to także świetna inspiracja dla młodych pokoleń. Tutaj dzisiaj wielu profesorów, łącznie z profesorem Henrykiem Skarżyńskim, mówili o tym, że bardzo ważna jest solidarność pokoleniowa w nauce, aby ci starsi chcieli dzielić się wiedzą. To wydaje się być oczywiste, ale nie zawsze tak to wychodzi. No, ja myślę, że na liście, prawda, moich wychowanków mam wielu profesorów, nawet w tej chwili trudno mi powiedzieć, mnóstwo doktorów habilitowanych, no, nie licząc doktorantów. Nie tylko to potęguje dumę z tego zawodu, tak, kiedy ma się takie zaplecze? Oczywiście. Mam również wielu doktorantów za granicą, prawda, których doktoryzowałem. No, te związki są mi bardzo bliskie, utrzymuję kontakty z wieloma uczelniami zagranicznymi. Też to pracowałem w moim czasie, byłem wykładowcą, prawda, w Paryżu na jednej z prestiżowych tam uczelni w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio, prawda, też miałem wykłady w Anglii, no to, ale oczywiście poświęcałem też czas na edukację w kraju. Byłem przez 5 lat profesorem w Politechnice Warszawskiej, prawda, byłem profesorem w Politechnice Gdańskiej. No, ale główne moje miejsce pracy jest w Instytucie Maszyn Przepływowych, tutaj się realizuje w nauce, a od czasu do czasu no, staram się też, prawda, zająć edukacją. Ja czego życzyć, panowie, kończąc naszą rozmowę? Jakie kolejne kroki, jakie marzenia, jakie aspiracje? Wydaje mi się, że Instytut od wielu lat jest wierny takiej idei łączenia badań stosowanych z badaniami podstawowymi. I tutaj właściwie, przynajmniej w mojej ocenie, tego, co byśmy oczekiwali, to kontynuacji i dalszej możliwości w pracy zarówno dla aplikacji, dla wartości utylitarnych, jak i też dla doskonałości naukowej. Panie profesorze? Ja przychylam się do tego, co powiedział przed chwilą pan profesor. No, myślę, że umiędzynarodowienie to jest bardzo ważne. Współpraca w ramach projektów międzynarodowych, dlatego że no, uzupełniamy się tutaj, czerpiemy wiedzę stamtąd. Czasami nam to ułatwia, bo no, nie do końca nasza laboratoria, nasza baza laboratoryjna jest dofinansowana, więc czasami jedziemy z własnymi badaniami przy współpracy, na przykład realizować pewne zadania w Szwajcarii, czy we Francji, prawda, czy w Anglii. Takie to są konkretne przykłady, które no, są w naszym instytucie i tutaj, prawda, myślę, że warto o to zabiegać i kontynuować. Tego życzę, aby tak było. Bardzo dziękuję panowie. Gratuluję raz jeszcze za certyfikację i złotego medalu. Trzymając kciuki za to, byśmy mogli się spotkać a propos kolejnych sukcesów, bo nie będzie nic piękniejszego dla polskich mediów, kiedy mówimy o sukcesach polskich naukowców, a to dzisiaj nam się ładnie we wspólnym mianowniku łączy.